Dzieciństwa. Mówi Star Planet, czyli najpopularniejsza gra wśród dziewczyn, kiedy byłem mały. Ogólnie gra polega na tym, że możecie przebierać swoją postać, wijać levelę oraz kupować różne ubrania. Do tego mieliście opcję wysyłania jakichś prezentów dla swoich znajomych, jak i do tego różne gierki, jak jakieś różne pytania i potem odpowiadaliście na nie. Nie wiem w sumie do końca, co dziewczyny widziały w tej grze, bo zawsze wydawała się dla mnie totalnie nudna i nieciekawa. Jednak była bardzo popularna i zakładam, że nadal ludzie lubią w nią grać. Ja sam trochę nie czaję tej gry i jaki jest jej koniec, o ile w ogóle taki się znajduje, bo na pewno możecie pozbierać. Jak największy level ubrania i kasę. Kocham tą grę Chrom Dino, czyli popularna gra związana z dinozaurem. Ogólnie to na pewno nieraz w nią graliście, bo możecie w nią zagrać, kiedy wasz internet zostanie wyłączony i wejdziecie na jakąś przeglądarkę. Oczywiście da się na nim również wejść, kiedy macie internet i musicie wejść jedynie w link. Sama gra polega na tym, aby pokonywać ciężkie przeszkody, jakie spotkają naszego dinozaura, i są to na przykład kamienie, które musimy przeskakiwać spacją, lub taki, przy których musimy kucać, lub skakać. Dzięki trasie uzyskujecie większą ilość punktów i tak cały czas Wasza gra się przyspiesza trudniając wam poziom rozgrywki. Tak możecie grać cały czas i zdobywać większą ilość punktów w porównaniu do waszych znajomych. Kocham grać w tę grę, kiedy nie mam internetu. Ślimak Bob, czyli najpopularniejsza gra za mojego dzieciństwa. Ogólnie polegała na tym, że wcielaliście się w takiego ślimaka i była masa leveli, które były schematyczne i po prostu musieliście je przechodzić, by odblokować kolejne. Cała gra była mega spoko i bardzo ją polubiłem, jak byłem takim małym dzieckiem. Więc za to props, że twórcy stworzyli coś tak prostego, a tak popularnego za mojego dzieciństwa. Gdyby tego było mało, to wydano nawet więcej części tej gry, Gry, dzięki czemu mieliśmy jeszcze więcej leveli i jeszcze więcej fanów. Ja sam tą grę wspominam super i nieraz żałuję, że wtedy nie wiedziałem, że tak dużo gier stworzy mi dzieciństwo, ale teraz znów mam ochotę zagrać Ślimaka Boba. Ja wolę Ślimaka Maćka! Ogień i woda, czyli najpopularniejsza gra mojego dzieciństwa. Ogólnie grał w nią każdy i polega na tym, że graliście we dwójkę ze swoim znajomym i musieliście przejść levelę do końca. Była to gra kooperacyjna i wyglądało to tak, że jedna osoba ruszała się w wsadem, a druga strzałkami. Głównie chodziło o to, że mieliście dwa kolory wody: jedna była niebieska, a druga czerwona, i logicznie dany kolor mógł po danej wodzie się poruszać. Potem po przejściu levela mogliście odblokować nowy i było narozstawione coś typu drzewko, złożone właśnie z tych leveli. Pamiętam, jak nieraz na nudę grałem w to z takim jednym przyjacielem, i zawsze się ś oraz denerwowaliśmy, kiedy któryś z nas przegrywał. Ja wolę wodę i ogień! Fortnite to świetna gra. Reklamy ze skałem tych Free dolców to najlepsza rzecz na świecie. Czajcie, że ludzie nadal się nabierają na Free dolce Jak ktoś im powie, że jak podadzą numer telefonu, to dostaną je za darmo, a tak naprawdę to będzie ciągnęło siano z karty ich rodziców. To jest taki przykład, jakbym wam powiedział, że jak zostawicie lajka, to macie Free dolce Dokładnie tak jest, więc zostaw lajka. No scam, 100% legit. Minecraft. Sześcienna gra, w której możemy zauważyć wiele pięknych bloków, takich jak dirt. Dirt. Jest to świetny blok stworzony z kawałków zieleni oraz brązu. Cała gra wygląda pięknie. Te bloki, które są sześcianami, są po prostu idealnie wypikselowane. Ciekawe, ile ktoś musiał siedzieć na tym, aby stworzyć klocki. Woda płynąca na shaderach to coś obłędnego, ale mogliby naprawić w końcu to, że śnieg i trawa mogą lewitować, bo to już jest w tej grze od jakichś 10 lat. Gita RP. Piękna sprawa. Wyobraźcie sobie wasze życie realne. Wam nie wychodzi. To zakładacie konto na fajwemie i gracie z jakimiś innymi ludźmi. I jesteście tym, kim chcecie być. Lipa z tym, że jakieś 20% ludzi to osoby, które nie umieją się bawić i są zbyt poważne, czyli tak zwane trzymanie kija w czterech literach. Streamerzy i youtuberzy mają free content, przez co mają lepsze liczby. Skoro inni mają lepsze wyświetlenia na tym, to ja też sobie kupię. No szkurczę! Roblox, czyli gra zrobiono pod skamowanie rodziców. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale wiele ludzi zostało szukanych na to, że ich dziecko miało podpiętą kartę do telefonu i spamiło w klawiszku Bobuksy, przez co rodzice nagle znajdowali się na minusie. Poza tym gra nie jest jakaś super zaawansowana graficznie. Ale nie mi to oceniać. Raczej nie podoba mi się system kupowania. Powinno być jakiekolwiek powiadomienia, aby po prostu dziecko nie miało dostępu do kupna tych Bobuksów. Wyobraźcie sobie Maciusia lat 10. Bierze telefon mamy na godzinę. Po godzinie wbija mama i Pyta się czemu zeszło jej 50 tysięcy złotych z konta, a ten Maciuś odpowiada, że na bobuksy wydał. Witamy w 2021 roku. Pokemon Go, czyli najbardziej znana gra w 2016 roku. Dzięki tej grze mamy teraz najbardziej wpływowego youtubera w Polsce, czyli Friza. Troszeczkę nie rozumiem fenomenu grania w tą grę. No bo musieliście chodzić, na przykład dwie godziny, żeby móc wykluć jakieś jedno jajko. W sumie spoko dla sportu, ale niektórzy ludzie nie chodzili na dwór, bo chcieli. Tylko po to, aby móc się pochwalić, że mają na przykład więcej mocy, bądź rzeczego Pokemona. Po jakimś roku gra ucichła. Już nikt o niej nie pamięta. Pokémon Go zepsuło też tym, że właściwie nie było jakieś Super, więc trochę nudziło się. Aaaa! Simsy, czyli takie postacie z gry. Miała ona nad sobą zielony trójkąt, który wskazywał na to, że właśnie nim jesteście i nim możecie sterować. Choć w sumie nie wiem, czy tak nie było nad każdym, ale nie jest to ważne. Mogliście w tej grze dosłownie przeżyć swoje życie, ale szybciej. Budować dom, założyć rodzinę, uczyć się, nabijać jakieś punkty, zadowolenia, znudzenia itp. Ale chwilę. Zielony trójkąt? Coś mi to przypomina. Chwilę! Co? Illuminati! To to samo! Tu, tu, tu! Crab Game. Gra, która podbija świat Twitcha. Ogólnie streamów. Community w tym jest piękne. Ludzie cały czas dajmenwardy. I inne rzeczy. Więc pierwszą rzecz, kiedy włączy się tą grę, to trzeba ich wyciszyć. Lipa była w momencie, gdy streamerów IP wyciekło. Śmieszne to było. W sensie może nie dla nich, ale dla widzów na pewno. Ogólnie wydaje mi się, że będzie z tą grą podobnie jak z Fall Guys. Ponieważ nie jest ona dużą rywalizacją. W sensie jest, ale jest ona powtarzalna. Chyba, że za niedługo dodadzą nowe tryby. Ale do oglądania i grania jest super. Dobra, zagrajmy w ten tryb bomby. KURCZE NO CO TO JEST?! No... Minecraft 118. Nie tak dawno temu wyszedł Minecraft 118, dokładniej 30 listopada. Wyglądał mi przekozacko! Te wielkie jaskinie wyglądają naprawdę niesamowicie. Nawet jak jesteście w łódce i będzie magma, to wciąga waszą łódkę w dół, a nie rozwala. Ale poza tym pewnie jest milion bugów. Ej, nie śmieszny, bo ty nie grasz w Minecrafta, prawda? No tak, gra moja podruba, czyli śmieszny. O kurczę, bo chciałem zagrać! Wait, weźmijcie go z szafy! Idź graj! Ale właśnie nagrywałem! Spoko! Dziś spać nie pójdziesz. To wtedy nagrasz. Śmieszny spad z wysokości i umarł. To mi teraz będzie nakrywał! Coin Master, czyli aplikacja, która służy do rywalizacji między wami a waszymi znajomymi. Totalnie jakoś tego nie rozumiem, ale mówi o tym każdy. Nawet mama mojego znajomego powiedziała mu, że widziała reklamę spoko gry. I to właśnie była ona. Zastanawia mnie to, w jaki sposób ta gra dostała aż taki rozgłos, ale poza tym jest bardzo ona przyjemna. Potrafi naprawdę uzależnić. Bo ode mnie nawet znajomi grają na lekcjach i mówią: Dobro, to jest wolko. No i biorą po pięć osób i niszczą sobie bazy. Najgorsze jest to, że im Więcej macie znajomych na Facebooku, to tym częściej was atakują. Dobra, dawać go w 300 osób! Among Us, czyli gierka, która miała mega hype w 2020 roku. Można by powiedzieć, że dorównywała Fortnite'owi jak zaczynał, bo dosłownie każdy o niej mówił oraz nagrywał. Trochę tego nie ogarniam, jak to tak się nagle wybiło, bo Among Us jest już od 2018 roku na Androidzie, czyli w sumie mega długo. Niestety twórcy mieli graczy totalnie gdzieś i mega długo wydawali wielką mapę, która okazała się nudna. Jednak ludzie stwierdzili, że za Zacznę sami pisać mody do Amonga i naprawdę fajnie się gra. Zostałem zaproszony przez Diablesa właśnie na takie gierki z modami i klasy są naprawdę mega fajne. Szkoda, że Amonga z tego nie doda. Plants vs Zombies czyli jedna z najbardziej nostalgicznych gier mojego dzieciństwa. Ogólnie była ona używana przez większość dzieci na telefonie, ale również mogliśmy w nią zagrać na komputerze i na konsoli. Polegała na tym, że mieliście roślinki oraz zombie i kupowaliście więcej roślinek, by powstrzymać te zombie. Te rośliny posiadały customowe umiejętności, które otwiały wam przeżycie hordy zombie. Nie tak dawno temu, bo około rok temu, wyszła nawet wersja Plants vs. Zombie 3, co jest mega fajne, bo pokazuje, że ta gra dalej żyje i że ktoś musi w nią grać. Ja sam bardzo lubiłem poświęcać swój czas wolny właśnie na nią. i Dobrze ją wspominam. Moje dzieciństwo. Geometry Dash, czyli jedna z najbardziej popularnych gier, kiedy byłem bardzo młody. Ogólnie była do pobrania na telefonie i polegała na tym, że mieliście mały kwadracik, w którym przechodziliście różne levele. Było to coś na podobie Flappy Birda, bo zmienialiście pozycję z góry na dół. Jednak była ta gra o wiele Wiele bardziej rozwinięta i ciężka. Z tego co pamiętam to miałem znajomych, którzy naprawdę tryhardowali w tą grę. I chcieli zachodzić jak najdalej. I zdobyć przy tym nowe skiny. Mnie to jakoś nigdy nie jerało. I w sumie grałem w nią max dwie godziny. Aczkolwiek była dosyć spoko. I strasznie dynamiczna. Aktualnie nie wiem czy tyle osób w nią gra jak wcześniej. Lecz zakładam, że tak. Pamiętam ją!